Cześć, dzisiaj kolejna część mojej walki ze Skylandersami. No w zasadzie nie walki, a mojego takiego małego odkrycia. Tutaj już mam Skylandersy umieszczone. Na razie na chlubnym tutaj takim miejscu podświetlanym. One tam nie wszystkim jeszcze działają, bo miałem portal z Spyro Advance, ale doszedłem do wniosku, że tutaj będzie fajna taka oferta. I robię unboxing. Zaraz po rozpakowaniu się widzimy na tym unboxingu. I co? I będę dalej opowiadał, co jak. Dobra, mamy to. Tak widzieliście, paczka jest dość sroga i trochę tych Skylandersów było. W ogóle cena to jest 80 zł. Będę je wyciągał, a potem będziemy je oceniać. 80 zł za 14 figurek i do tego jeszcze dwa portale. Ja kupiłem wcześniej portal tam chyba za dychę. Co wdaję i giereczkę tam za 20 i kupowałem pojedyncze. No ale teraz wydawało mi się, że to jest bez sensu kupowania pojedyncze, gdzieś tam wybierania od ludzi, tylko najlepiej po prostu jakiegoś bundla sobie kupić. No to wychodzi mi gdzieś 6 zł za sztukę, 10 zł tam z wysyłka i 6 zł za sztukę wszystkiego. Będą dwa portale. Ta figurka chyba powinna gdzieś być warta 30 zł. Są z Giantsów i większość z Spyro Advance, bo na tym mi właśnie zależało. I dwa portale. Mają być na PlayStation, bo tylko takie mnie interesują. Dobra, mamy dwa portale. O, i jeszcze coś tutaj jest, jakaś figurka. Pyk. I pyk. Także wydaje mi się, że chyba będzie spoko. Najwyżej po prostu gdzieś te, które mam duble. Ten na przykład będzie dubel. Ja nie wiem, czy go nawet nie kupiłem normalnie za dychę. Czyli w sumie. O, i on jest z Giantów. Fajny. I one wychodzi, gdzieś mi za sztukę wychodzi 6 zł. To mi wychodzi za sztukę 6 zł. Potem mamy tak. O, śmierdzą trochę papierosami, no ale nic się nie dzieje. Tu jest portal. Zobaczmy. Wireless for PlayStation 3. Super. Tylko, że czy jest do niego pendrive, dongle. Pewnie nie ma. Jak nie ma, no to już mnie pan zrobił, bo to w zasadzie jest wtedy już do wyrzucenia, jak nie ma dongla. Bo on mi po prostu nie będzie działał. Może jak to odkręcę, to zobaczę, to będzie, ale myślę, że może go nie być, niestety. A tu jest drugi portal. I ten portal jest pewnie z Giantsów. Jak miałem poprzedni portal, na nim nie pisało, że jest for PlayStation. Zobaczmy, czy tutaj coś pisze. Zaraz dam info. No i niestety portal jest bez dangla, tutaj mamy miejsce na dangle, jest bez dangla, tak właśnie przypuszczałem, czyli tak naprawdę ten portal jest dla mnie bezużyteczny, bo nie będę kupował specjalnie gdzieś dangla, no niestety szkoda, tylko ten portal miejmy nadzieję, że będzie działał, bo na portalu mi zależy. No i dobra, jedziemy, jakie mamy figurki. Może tutaj, ta figurka jest z Giantsów, dużo jest z Giantsów, ja miałem wcześniej dużo figurek miałem dużo figurek ze Spyro Advance, to jest fajna figurka. Dobra, tutaj ją posadźmy. Okej, dość ładne są, to już odsunę. Możemy sobie troszkę na te figurki popatrzeć. Niektóre figurki są mniejsze, ale generalnie one są wszystkie bardzo ładne. Ta figurka jest ciekawa. Ona też jest z Giantsów. I ja generalnie nie wiem, jaka ona ma wartość. Może być troszkę ona unikatowa. Tak mi się wydaje, że ona może być troszkę unikatowa. Ta jest świetna, z Giantsów. Bardzo dużo. No, ta też może mieć jakąś tam większą wartość, bo przede wszystkim jest dość duża. Tak, zobaczcie, porównajcie sobie tą, a tą figurkę. No, ta jest duża figurka, fajna. Może mieć wartość. Ja gdzieś może sobie jeszcze później nakręcę jakiś filmik, suplement. Te wszystkie figurki dla mnie są unikatowe. Potem tak. To jest Happy Trigger, to jest jedna z nielicznych figurek, jakie znałam. Bardzo fajna, bardzo popularna z Spyro Advance. Ja ją miałem, ale właśnie ją dałem. Takiemu dzieciakowi, po prostu właśnie dlatego mi zależało, żeby właśnie gdzieś sobie to zakupić. Ona była mi potrzebna. Tutaj tego dinozaura właśnie miałem z bumerangami, on jest ze Spyro Advance. Akurat ją miałem, kupiłem chyba za 10 czy 15 zł. Bardzo fajna, ona będzie do sprzedania, do wystawienia. Jedziemy dalej z Giantsów. No, to jest właśnie świetla. Creme de la creme.
Porównajcie sobie tą i tą figurkę. No ta jest fajna, ale zobaczcie, bardzo ładna. Piękna figurka, po prostu superancka. U mnie głównie, jeśli chodzi o te Skylandersy, to właśnie chodzi o te figurki, o jakby no ich prezentacje. No są bardzo ładne, po prostu są bardzo ładne, duże, piękne figurki, fajne. Tego chłopka też miałem w Spyro Advance, on fajnie się nim gra. I też go miałem, ale go właśnie wydałem. On jest taki w podstawowym bundlu, to są najbardziej podstawowe. One są warte powiedzmy tam 3 zł, 5 zł i tak za taką kwotę są warte kupić, bo to jest po prostu ładna, fajna figurka. No i tak, tutaj jest ten Rex, to jest z bundla z Giantsów. Figurka ogromna, ładna, duża. No polowałem na nią, ona gdzieś chodzi po 10 zł, ona jest tania, także warto jest ją sobie kupić. Bo jest po prostu duża, porównajcie sobie to a to. To jest ogromna, fajna figurka. A ona jest popularna, bo ona jest w bundlu z Giantsami. Tutaj mam małego Spyro z Giantsów. Ona jest popularna, ona jest popularna też tam gdzieś 10 zł, ale ładna. I teraz tak, to jest ta figurka, która, no wiem, że ona jest Hornet chyba się nazywa, albo Span, czyli jakiś tam rój. To jest taka pszczoła z Giantsów i ona chyba jest też coś tam więcej warta, może być, nie wiem, warta 20 zł. Jest duża z Giantsów. Fajnie właśnie mi zależało na tych figurkach z Giantsów, na tych dużych figurkach z Giantsów mi zależało. Dobra, następna. Następny Giants, także tego już się trochę robi. No i jeszcze to jest Spyro Advance, taka fajna maska. Podoba mi się ona, no około 15 zł jest warta, także też spoko. Coś chyba z tego będę musiał wystawić, bo jednak ten koszt tutaj był 90 zł, mi za to wyszło, to jednak jest tego trochę, a jeszcze brakuje mi portalu do Team Trap przede wszystkim i brakuje mi portalu do Superchargers. Zresztą muszę dwa sobie portale zakupić, no i zwykły Spyro. To jest tak, to są trzy podstawowe ze Spyro Advance, na których mi zależało. No, one są powiedzmy po 5 zł, po 10, czyli gdzieś one są warte 20 zł. 20, liczymy 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, no 120 zł, no 120 zł, gdzieś 130 może to jest warte. A dałem 90, co wielkiego deala nie ma, ale w sumie tak się cieszę, bo jest tego trochę. Jest tego zacnie i będzie to tutaj też świetnie wyglądać i fajnie będzie się grać. A ja jeszcze tylko wam tutaj tą pokażę kolekcję, jaką na razie miałem. I tutaj był ten gostek, jest bardzo fajny. On jest z Trap Team. Możecie sobie porównać. A tutaj z Giantsem go porównamy. No z Giants jest większy. Ale bardzo ładne są. No świetna. Ta figurka jest bardzo świetna. W ogóle jest ją bardzo, bardzo warto kupić. A jeszcze zaraz wam pokażę następny. No i tutaj w takim świetle troszkę jeszcze inne. Czyli ten dinozaurek, tego miałem. Ten z Trap Teamu. Tego też z Giantsu właśnie mi przyszedł. To jest Superchargera, podstawowa figurka. No i tutaj jeszcze taką mam Superchargera, też podstawową figurkę. Ale generalnie one są bardzo ładne. Na przykład ta figurka jest bardzo ładna. Zobaczcie. Bardzo ładna. Ja ją tutaj postawię i pokażę ją z tymi. No fajnie to wygląda. Bardzo ładne, kolorowe są te figurki. O, także ja generalnie zachęcam do kolekcjonowania Skylandersów, bo wydaje mi się, że teraz jest ten czas właśnie. A kiedyś może przyjść czas, że to pokolenie, które grało na Skylandersach, sobie o nich przypomni, no i wtedy już ich za bardzo nie będzie. I wtedy może być troszkę z nimi już krusze. A teraz są Skylandersy bardzo dostępne. Ja się generalnie cieszę, no bo zobaczcie, za tyle figurek, w 90 zł, to ja się cieszę. To wychodzi po te 6, po 7 zł za figurkę. No to za taką figurkę, siódemkę, no myślę, że spoko.